Kiedyś ukończyłem prawo, po angielsku sypię żwawo. Dla członków zespołu Klezmers przygoda z muzyką zaczęła się właśnie od bluesa. Swoim wizerunkiem nawiązują do stylu Blues Brothers i śpiewają największe światowe bluesowe hity. Na koncertach wykonujemy te utwory. Oprócz tego, że gramy swój materiał, który ukazał się na naszej debiutanckiej płycie. Jednak zdaniem Leszka Ślusarskiego, szefa sekcji muzycznej Polskiego Radia Kielce, blues przeżywa kryzys. Króluje na antenach muzyka rozrywkowa, momentami wręcz rozrywkowa, użytkowa, ale coraz większa rzesza słuchaczy skłania się ku z lekka zadumanym bluesowym frazom. Dlatego 16 września, w dniu urodzin słynnego bluesmana B.B. Kinga, obchodzimy już po raz trzeci Polski Dzień Bluesa. To doskonała okazja, aby propagować ten gatunek muzyki. Po raz trzeci świętujemy, i to jak? Polski Dzień Bluesa od północy do północy. W rozgłośniach Polskiego Radia w całej Polsce blues grany jest w różnych brzmieniach i wykonaniach. Prezentowani są wielcy tego gatunku, również polscy, jak Tadeusz Nalepa. Można w niego tchnąć różne barwy, różne treści. Można się nim także radować. Nie zawsze blues musi być muzyką pełną smutku czy nostalgii. Bo blues jest podstawą wielu gatunków muzyki rozrywkowej i jak twierdzą jego miłośnicy, blues potęgą jest i basta. Robię na budowie.